Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa w poniedziałek 9 października ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej w Gliwicach. W dzisiejszym serwisie krótkie podsumowanie weekendu pod kątem rozrywkowym i sportowym, urodziny Centrum Handlowego i wizyta Krzysztofa Ibisza, a także internauci na tropie złodzieja alkoholi i zaproszenie od szalonych naukowców. Zapraszam do oglądania. Najpierw policjanci dali mężczyźnie szansę, funkcjonariusze opisali sprawę i dali przestępcy deadline do 27 września. Ponieważ mężczyzna się nie zgłosił, teraz opublikowano jego wizerunek i do pościgu ruszą internauci, którzy już wielokrotnie pomagali w rozwiązaniu podobnych spraw. Śledczy dążą do ustalenia tożsamości mężczyzny zarejestrowanego przez sklepowy monitoring. 6 sierpnia podejrzany wyniósł z jednego z gliwickich sklepów alkohol o wartości ponad 500 zł. Młody mężczyzna wszedł do marketu o godzinie 9:55, po czym wykorzystując moment nieuwagi personelu minął linię kas i nie płacąc za dwie butelki markowego alkoholu opuścił sklep o godzinie 10:04. Osoby, które podejrzewają kogo zarejestrował monitoring, proszone są o kontakt z drugim komisariatem telefonicznie lub też mailowo. Rutynowa kontrola przyniosła niecodzienne wyniki. Gliwiccy strażnicy miejscy kontrolujący nielegalne wysypiska śmieci odkryli nowo wyrzucone odpady przy ulicy Wschodniej. W toku śledztwa udało się dotrzeć do osoby, która przyznała się do ich porzucenia. Okazało się, że zleceniodawca, właściciel magazynu, zlecił opróżnienie swojego lokalu z zalegających tam niepotrzebnych przedmiotów. Zleceniobiorca natomiast postanowił pójść na skróty, chcąc przypuszczalnie więcej zarobić, więc pozbył się całego ładunku, łamiąc tym samym przepisy. Sprawca za swój czyn został ukarany mandatem 500-złotowym. Ostatecznie odpady zostały usunięte z miejsca. W sobotę 14 października od godziny 15 do 22 różne wydziały Politechniki organizują ponad 225 wydarzeń dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, którzy będą mogli poczuć się naukowcami. Na uczestników czekać będą różnego rodzaju atrakcje z dziedzin nauki, fizyki, chemii, informatyki, a także robotyki. Noc naukowców to nie tylko nauka, ale i dobra zabawa. Chcesz przybić piątkę robotowi, wydrukować swoją rękę na drukarce 3D albo dowiedzieć się, co Alicja zobaczyła po drugiej stronie lustra? Przyjdź na wszystko, obowiązuje wstęp wolny. Cały program dostępny również na stronie internetowej wydarzenia. Znany, lubiany prezenter, aktor, producent telewizyjny Krzysztof Ibisz odwiedził nasze miasto na zaproszenie Centrum Handlowego Forum, które w sobotę rozpoczęło świętowanie swoich 10 urodzin. W każdy październikowy weekend na klientów czeka moc atrakcji i goście specjalni. W najbliższy piątek dla gliwiczan zaśpiewa Ewa Farna. 22 października będzie szansa na wspólny trening z Ewą Chodakowską, a zwieńczeniem będzie Małgosia Socha. Jednak wróćmy na chwilę do Krzysztofa Ibisza, który zdradził nam swoje marzenie. Cały wywiad jeszcze dziś na naszym kanale. Polecam program Witamy w Gliwicach. To, o czym Państwo mogą nie wiedzieć, to jestem dive masterem, czyli przewodnikiem nurkowym. Jeden stopień mi został tylko do instruktora. Wiele lat nurkowałem. Teraz mam trochę przerwy ze względu na obowiązki, ale kiedyś miałem taki pomysł na życie, żeby pojechać gdzieś w jakieś piękne miejsce, zostawić ten show biznes i zająć się na przykład prowadzeniem grup nurkowych, do czego mam uprawnienia. Także taki pomysł na życie. Ale gdzie konkretnie by pan chciał nurkować? Miejsce, gdzie jest ciepło, słonecznie, jest dużo takiej fajnej energii ze słońca. Trudno powiedzieć gdzie. Myślę, że gdzieś bardziej Azja. A teraz krótkie wiadomości sportowe. Komplet widzów zasiadł w sobotę na trybunach hali przy ulicy Jasnej, aby zobaczyć przebudowaną drużynę Piasta Gliwice w akcji. Gliwiczanie nie zawiedli i w premierowym przed własną publicznością występie pewnie pokonali zespół MOKS Słoneczny Stok Białystok 4-0. Wynik nie do końca odzwierciedla boiskowe wydarzenia. Białostoczanie także atakowali, strzelali i aż trzykrotnie dla bramkarza pomocna okazała się poprzeczka. Podsumowując, kibice zobaczyli bardzo ciekawe widowisko, pełne sytuacji, strzałów i goli. Obecnie nasza drużyna zajmuje drugą pozycję w futsal ekstraklasie. Gliwiczanie w tabeli zostali wyprzedzeni tylko przez zespół Rekord Bielsko-Biała, który w miniony piątek rozniósł u siebie Pogoń 04-13-1. Kolejne spotkanie gliwiczanie rozegrają na wyjeździe 14 października z zawodnikami wicemistrza Polski, zespołem Gadda z Duńska Wola.
mało wiedzieliśmy o tym przeciwniku. Na pewno dobrze z kontry grali, bramkarz też super nogami gra, także no, był to ciężki mecz. Nie stworzyliśmy zbyt wielu sytuacji, na pewno nie tyle co w Gdańsku. Natomiast, no, tak jak mówię, ten mecz był zupełnie inny. Zespół gości bardzo wysoko postawił poprzeczkę i grają bardzo agresywnie, zresztą też widać po warunkach fizycznych i po takim ich przygotowaniu i poruszaniu się po boisku, że to jest zespół, który preferuje taką obronę, którą bardzo ciężko sforsować, także cieszę się, że strzeliśmy 4 bramki. Cieszę się przede wszystkim, że zagraliśmy znowu na 0 z tyłu. Widać świetną pracę bramkarzy w naszym zespole, bo pierwszy mecz Michał na 0, dzisiaj Olek na 0, także jestem bardzo zadowolony i generalnie również z postawy wszystkich zawodników, także to jest początek sezonu dopiero i na pewno zdajemy sobie sprawę, że wiele pracy jeszcze przed nami. I to wszystko w tym wydaniu Wiadomości Telewizji Imperium. Wyniki naszej codziennej pracy można śledzić w sieciach światłowodowych firmy Imperium Telekom. Można nas też oglądać na tvimperium.pl, zakładka Oglądaj na żywo oraz na kanale YouTube. Państwa uwadze polecam również nasze konto na Facebooku i Instagramie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.